Zdrowia, szczególnie dla tych, którzy chodzą między ludźmi, no i dla tych, którzy mają zainwestowane w akcjach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, paniki nie ma, no ale panika jest. Znaczy, no trudno powiedzieć, co jest, czego nie ma. Na Wall Street, na giełdzie. Szaleństwo, szaleństwo. Następne 10% spadło na Dow Jones. Spadło parę tygodni temu, było 29 tysięcy. Teraz jest około 20 tysięcy, czyli jedna trzecia spadła wartość tych akcji. No i trzeba pamiętać, że to jest na dzień dzisiejszy ten jedna trzecia spadku. No to jest w zasadzie to ta wartość, która była w 2017 roku, czyli za Obamy było tu, 2017 było tu, 18, 19, 20, no i teraz spadło do 2017, także to jeżeli ktoś był zadowolony, że miał pieniądze w 2017 roku na tym poziomie, no to później się drapał w głowę, skąd jest tyle, no a teraz jest zdenerwowany, że znowu jest tyle, no. Jest to spekulacja, tak? Spekulacja, inwestycja. Trudno to powiedzieć. Część ludzi, no po prostu oryginalnie te pieniądze trafiały gdzieś tam do fabryk. Najważniejsze, że w tych akcjach to są ilość akcji, a nie ile każda akcja jest warta. Także, że było 17 tu, spadło tu, no i tu za jakiś czas wróci. No na pewno nie wróci w ciągu 3 tygodni, nie wróci w ciągu 3 miesięcy, no ale powiedzmy w ciągu roku, no to dojdzie do siebie. Sklepy, można powiedzieć, no dałem szybki filmik taki spod pachy, to znaczy tutaj kamerę postawiłem taką bez mikrofonu i tam mówię do tego, także to dziadowskie jest nagrywanie. No większość rzeczy jest, mięso faktycznie wyczyszczone i jajka wyczyszczone. Mleka jest od groma, chlebów tam mniej niż normalnie, płatki, niepłatki. Wszystko jest. Mrożonki troszeczkę poznikały. No wszystko to, co ludzie sobie myślą, że schowają do zamrażalki i będą przetrzymywali 3 godzinę. No ale co jest jeszcze na giełdzie? No na giełdzie jest jeszcze to, że inne kraje są, przez to, że w Ameryce to się wszystko szarpie, no to inne kraje też dostają jakoś tam kopa. Wygląda na to, że jednak ta pandemia tego Wuhan koronawirusa, nie chcą tego tak nazywać, ale jednak ten koronawirus D19 w ciepłych krajach się nie za bardzo rozprzestrzenia, można powiedzieć. No to jest dziwne trochę, że tam w Ameryce Łacińskiej i Południowej się tak nie rozprzestrzenia. Na Wuhan, gdzie jest na południu, bo to jest strefa tam prawie, że tropikalna, to się rozwala. No ale w Ameryce Południowej i w Ameryce Łacińskiej oni jednak mają problemy finansowe, bo przez dziesiątki lat tam łatwo były pieniądze, no i teraz drukowane, otrzymywane, pożyczki i tak dalej. No i teraz te łatwe pieniądze, kiedy rynek w Ameryce się rozpada, to tak jak mówią, kiedy USA jest chore, no to te cała Ameryka Łacińska jest jeszcze bardziej chora, także dostają te czkawka, można powiedzieć, finansowa, bardzo ich się odbija. Cały ten przepływ tej koronawirusa, no trudno zrozumieć to na razie, wszyscy walczą. Podobnież Amerykanie chcieli tam współpracować z Niemcami, którzy mają jakiś tam większy postęp, no to politycy znowu się włączyli, że Ameryka nie wykupi patentów i tak dalej. No jakaś kompletna bzdura.
prędzej czy później po tych 2-3 tygodniach to wszystko się uspokoi. No wszyscy ci, co mieli zachorować, to zachorują. Wszyscy ci, którzy zgłoszą się do lekarzy w ciągu 2-3 tygodni, najgorsze to jest rozpsiukiwanie tego wszystkiego. No to rozpsiukiwanie. Teraz było święto Patryka w Ameryce, no to pełno debili poszło do barów, restauracji i balangowało na irlandzkiego świętego. No ten smutno jest to, że ten 34-letni lekarz z Wuhan, który krzyczał, biegał i mówił, że coś się złego dzieje, tam Urząd Bezpieczeństwa, wszyscy cały ten partia polityczna, komunistyczna w zasadzie go ścigała, no wziął i umarł. No to jest ta tragedia, także widać, że Chińczycy no to jednak nie są tacy otwarci, kłamią jak wszyscy komuniści. No inwestycje poszły w górę. Jak Trump doszedł, no to wszyscy się obudzili z tego 8-letniego spania, z tego marazmu i tak dalej. Także ta giełda poleciała do góry. No tak jak mówię, w 2017 to jest to, co jest dzisiaj. To także to są te 3,5 roku. Także, że to i tak jest dużo lepiej wyżej dolarowo, powiedzmy, niż było za Obamy. Trzeba o tym pamiętać. No i trzeba pamiętać, że jak się nie sprzeda tych akcji, no to tam się coś cofnie. No ale coś się dzieje, tak? Ten wzrost jakiś taki. Część mówi, że to są poprawki. Część mówi, że to pokazuje niestabilność amerykańskiego systemu ekonomicznego. Te centralne banki, które pożyczają pieniądze, no to jest... To jest najważniejsze to, że centralny bank no to jest odpowiedzialny za to, żeby uniknąć paniki. No i żeby uniknąć paniki, no to małe banki, czy mniejsze banki, czy średnie banki, no to muszą być wypłacalne. To muszą być wypłacalne dlatego, żeby ludzie po prostu nie stali pod drzwiami i nie walili, żeby kasy zabraknie, kiedy jest panika. No i teraz Fundusz Federalny rezerwy finansowej wpompował 1,5 tryliona w funduszy takich krótkoterminowych, żeby cały ten rynek ekonomiczny utrzymać, no ale bez żadnych kar dla tych banków, także oni też są troszeczkę za swobodni w operowaniu tych pieniędzy. Korea i Japonia ma problemy właśnie z tą wymianą dolarową. Oni też mogą przerzucać się pieniądze, powiedzmy Meksyk może przerzucać się swoje peso na dolary, tak że to im pomaga, no ale nie wszystkie jednak kraje mogą to robić, także ten dolar jest bardzo, bardzo no czuły na te wszystkie sytuacje. Cały system bankowy to polega na tym, czy te pożyczki, czyli kredyt i pożyczki, no bo część daje depozyty, część daje, bierze pożyczki. No jeżeli za dużo jest tych pożyczek i później one nie są spłacane, no to cały ten bank musi po prostu się rozpaść, no bo nie ma pieniędzy. No i ten bank federalny co zrobił, no obniżył raty, obniżył te oprocentowania, no praktycznie rzecz biorąc do zera, no i to jest w zasadzie, no i dodatkowo kupił chyba 700 czy 800 miliardów w tych bonds, czyli obligacjach zabezpieczeniowych. To wszystko powoduje, że no, rząd stara się tam tą przepływność finansową zrobić, no ale to jest prawie, że już podobne do tego, co był wielki ten kryzys w 2008 roku, kiedy to tam najróżniejsze firmy podostawały tą linę pomocy, żeby nie utonęły, no i dużo tych pieniędzy po prostu zostało utopione. Ten rynek spada i się szarpie. Te
No też są problemy z ubezpieczeniami, tak? Kiedy banki pożyczają, no to są firmy, które zawodowo, czy powiedzmy ich biznesem jest to, żeby ubezpieczać na wypadek takiej paniki, no ale teraz nie wiadomo, jak daleko panika pójdzie. Problem jest taki, że te wszystkie, cały ten system finansowy z pomocą federalną, no zaczyna się troszeczkę tak szarpać, no jest nadzieja, że to wszystko się wyprostuje. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że Bernie Sanders zaczyna krzyczeć właśnie, że to jest koniec kapitalizmu, że to jest, że to trzeba, że trzeba zreperować to komunistycznie i socjalistycznie. No i w Ameryce Południowej, no to niestety te kołchozowe myślenie ciągle jest przeciwko wolnemu rynkowi i przeciwko kapitalizmowi. Także, że socjaliści w Ameryce, komuniści w Ameryce używają tego koronawirusa po prostu do zlikwidowania wolnego rynku. Najpierw krzyczą, że ubezpieczenia zdrowotne powinny być inne. Teraz krzyczą, że cały ten rynek też powinien być państwowy i kontrolowany. No wszystko musi być kontrolowane. Także politycy, komuniści nie przepuszczają żadnej okazji do tego, żeby po prostu podbudować swoją ideologię, podbudować swoje utopijne, idiotyczne, utopijne teorie, które nigdy się nie sprawdzą, no ale znajduje to po prostu odzew wśród ludzi, znajduje odzew wśród Amerykanów w Stanach Zjednoczonych, znajduje odzew w Ameryce Południowej, w Ameryce Łacińskiej, no nie jest źle, nie jest dobrze. Ameryka się otrząśnie, Ameryka dojdzie do siebie, jeszcze 2-3 tygodnie to wszystko zacznie się stabilizować. Kiedy giełda wróci do siebie? No myślę, że parę miesięcy. Kiedy sklepy wrócą do siebie? No myślę, że parę tygodni. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek do o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.